Witajcie. Jak widzicie, za mną jest pełno owiec. I na początku mam dla was takie pytanie. Czy człowiek jest ważniejszy od takiej jednej owieczki? No i tutaj ten, kto zna Biblię, wie, że jest napisane w Ewangelii Mateusza 12:12, o ileż bardziej człowiek jest ważniejszy niż owca. Tak? Że owcy można pomóc w dniu szabatu, więc dlaczego człowiekowi nie? Okej? Ale mam kolejne pytanie. Czy człowiek jest ważniejszy od dwóch owiec? A pójdę nawet jeszcze dalej. Czy człowiek jest ważniejszy od tych wszystkich owiec, które tutaj widzicie za mną? Od stada owiec. Czy człowiek jest ważniejszy? Pokazuję i objaśniam. Jest pewien taki tekst, który mnie wczoraj dotknął podczas live'a. Tak sobie go rozważyłem. A mianowicie chodzi o tekst, gdzie świnie poszły do urwiska i poginęły, a człowiek został uratowany. I zobaczycie, ile tam tych świn było. Liczba tych świn jest zawarta tylko w Ewangelii według świętego Marka. W Ewangelii Mateusza i Łukasza tego nie ma, a jest pokazana ta historia. Ewangelia Jana w ogóle nie mówi o tej historii, nie? I teraz tak, Ewangelia Marka 5:13. I pozwolił im, czyli tym demonom, Pan Jezus pozwolił demonom, tak duchy nieczyste wyszły, w domyśle z tego człowieka, tak? I weszły w świnie, a trzoda około 2000 ruszyła pędem urwistym zboczu do jeziora. Po urwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Innymi słowy, człowiek został uratowany, zostały wypędzone z niego demony, natomiast świnie poginęły. I teraz tak, przejdę jeszcze dalej. Około 2000 świn, nie? Tam było napisane, że na imię mu legion, temu demonowi, bo jest ich wielu. Inne przekłady mówią na imię mu wojsko. On to jest jedno i to samo, można używać tego naprzemiennie, ale mówię o tym, że bo jak sobie pomyślicie o wojsku, no to będziecie mieli taki obraz właśnie żołnierzy, nie? Że jest ich pełno, ok? I myślę, że jeden demon był na jedną świnię, więc można powiedzieć, że było około 2000 tych demonów, pokazuje i objaśnia. I teraz tak. Co jeżeli Pan Jezus by wyrzucił te demony w psy? Według Starego Testamentu psy są tak samo nieczyste jak świnie, ok? Mniemam, że mogłyby być tam też inne zwierzęta, chociaż myślę, że kontekst wskazuje na to, że chodziło o zwierzęta nieczyste, ponieważ jest napisane, że duchy nieczyste weszły w te świnie, więc pozostańmy przy nieczystych zwierzętach, jak powiedzmy psy. I teraz tak, jeżeli Pan Jezus by wyrzucił te demony w psy, a one by także poginęły, to nadal całe niebo by się radowało z tego powodu. Bóg by się radował, bo człowiek został uratowany, a zwierzęta poginęły. Trudno się mówi, ok? Powiedz Macieju, to jest kontrowersyjne. Pies to najlepszy przyjaciel, pokazuje i objaśnia człowieka, tak? Tak się utarło w dzisiejszych czasach, ale fakty są zupełnie inne. Zwierzęta, tak jak tutaj te owieczki, od początku miały służyć do pomocy, tak? Niedobrze człowiekowi jakiś sam uczyni mu pomoc odpowiednią dla niego. Ludzie zapominają, że tą pierwszą pomocą nie miała być żona,
ale na początku Bóg dał zwierzęta do pomocy, tak? I kiedyś właśnie, jak ludzie posiadali dużo trzód, to one służyły do pomocy, ok? Te zwierzęta. Dzisiaj mamy tyle maszynerii i tak dalej, że człowiek coraz mniej używa zwierząt do takiej typowej pomocy w pracy, ale kiedyś to wyglądało inaczej. Więc na początku to tak wyglądało, ale Bóg dał żonę człowiekowi, bo miała przynieść większą pomoc. Oczywiście widzimy, że nie zawsze tak to wygląda, nie? Nawet Biblia mówi o tym, że lepiej mieszkać gdzieś tam na pustyni niż z żoną, która jest taka zrzędna i tak dalej, więc nie zawsze pozytywną rzeczą jest żona. Nawet w księdze Hioba jest, jak Hiob miał taką żonę, która mu mówiła: jeszcze ty lwasz w swojej pobożności, złożysz Bogu i umrzyj. Tak? Tak mu żona nawet mówiła, więc generalnie to nie było dla niego błogosławieństwo w tamtym momencie, jak był chory, nie? Ale wracając, mówi się o psach, że to są najlepsi przyjaciele człowieka, a jednak gdyby 2000 psów zginęło, a człowiek by był uratowany, to jeszcze raz, Bóg by się cieszył z tego faktu, okay? Że człowiek został uratowany. A mniejsza z tymi psami już, okay? Więc jak ludzie mówią, o pies to takie moje dziecko, to jest członek rodziny, nawet ludzie mówią. Niektórzy bardziej nawet kochają zwierzęta od psów. Biada takim ludziom, okej? Okay? Opętało was. Takie są fakty, pokazuje Jobiasie. Nie można do zwierząt pochodzić lepiej niż do człowieka, bo Bóg tak nie podchodzi. A my powinniśmy być naśladowcami Pana Boga. Powinniśmy człowieka lepiej szanować od zwierząt. Nie mówię, że absolutnie się nie należy szacunek dla zwierząt, tak? Ale bez przesady, że robi się zwierzę ważniejsze od człowieka. Nie. To człowiek jest ważniejszy niż stado owiec za mną. Jeden człowiek jest ważniejszy niż stado owiec za mną, niż stado psów, stado świń. Tysiące świń, tysiące psów, tysiące owiec. Jeden człowiek jest ważniejszy. Ok? Takie są fakty, pokazuje i objaśnia. Jeżeli się nie zgadzasz, hej, nie moja to rzecz. Nie zgadzasz się z Panem Bogiem. Ok? Takie są fakty, ponieważ widzimy w Biblii, jak to wygląda. 2000 świń poszło umierać, poszło na zagładę. Tak? A jeden człowiek został uratowany i Bóg był szczęśliwy z tego powodu, okay? Że człowiek został uratowany, był o zdrowych zmysłach ten, który miał legion, wojsko demonów, więc tak to wygląda, okay? Tak na koniec dodam, że robiłem jeszcze dwa inne materiały kilka lat temu na temat tego, że człowiek jest ważniejszy od zwierząt i dawałem tam inne przykłady. Prawdopodobnie mówiłem tam też o ptakach, że skoro Bóg je żywi, o ileż bardziej was, o małowierni, nie? Że właśnie człowiek jest ważniejszy, nie? No dobrze, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.